poznawali się po prostu między sobą, bo się wcale nie znali między sobą wcześniej, że jednak trzeba te projekty połączyć, żeby mieć szansę przegłosowania. I według mnie trochę to jest sterowane, ale to jest taki bardzo pozytywny efekt w mojej prywatnej ocenie, że no, jakaś tam interakcja zaszła, a nie było tego, o czym no tutaj pojawiał się na tej sali zarzut podstawowy, że budżet obywatelski to są partykularyzmy, plebiscyt, rozgrywki pomiędzy tam jedną małą grupą, drugą grupą. Także nie mam jeszcze odpowiedzi, jak będzie wyglądał budżet obywatelski w następnym roku, tylko starajmy się przełożyć wszystkie pomysły, bo każdy możemy zrealizować, nie? Zepniemy się po prostu jako urzędnicy i zrealizujemy każdy pomysł, jaki nam prezydent każe zrealizować. Tylko szukajmy z tyłu głowy, jakie będą efekty wprowadzenia dodatkowej kategorii, jakiegoś podziału, dodatkowych projektów do głosowania i tak dalej, bo to, no to jakiś tam efekt potem będzie miało, być może niekoniecznie taki, jak sobie założyliśmy. I pan radny Popiel jeszcze. Bardzo dziękuję. Specjalnie tak na koniec pozostawiłem, żeby pozbierać trochę informacji od Państwa. Ale nawiązując tutaj do tej głównej dyskusji kilkukrotnie, która się przejawiła, to tak, analiza statystyczna. Otóż w mojej ocenie absolutnie niezasadnym byłoby to, żeby wydać choć złotówkę na wykonanie takiej analizy statystycznej z kasy miasta, bo w mojej ocenie doskonale mógłby to zrobić student w ramach swojej pracy magisterskiej chociażby na wydziale jakimś socjologii, prawda, czy też poprosić koło naukowe o opracowanie takiego dokumentu. To nie będzie jakieś takie zbytnio skomplikowane, to dla jednej osoby w zupełności wystarczy. Może koło naukowe nawet też taki temat jak najbardziej podjąć. Można wystąpić z taką inicjatywą, żeby takie opracowanie się pojawiło. Bo faktycznie, tak jak się przyjrzymy, no nie tylko tym projektom, panie Piotrze, tutaj, które wygrały, ale też tym wszystkim, które zostały zgłoszone, nawiązując tutaj do pana wypowiedzi, to uważam, że coś takiego zasadne by było. Ale tak jak mówię, raczej widziałbym w tym wątek dla socjologów i jakiś taki rozwój konkretnej osoby, więc finisz w postaci pracy magisterskiej. Tutaj, panie Piotrze, absolutnie w wątku końcowym się pojawił taki przykład z Poznania, jeśli dobrze zrozumiałem, że ilość pieniędzy wpływających do kasy miasta, tak, chodziło o podatki. O, no to myślę, że te dzielnice przemysłowe to by od razu wygrały wszystko, tak? No. No. Nie. Bo to nie jest... No dobrze, tylko ja rozumiem, da się tych ilość danych wejściowych rzeczywiście zgromadzić dość dużą, natomiast też bym się przychylał, co padło tutaj do tej pory, żebyśmy zbytnio nie komplikowali tego systemu, bo nie ma takiej potrzeby. Tu mi się taka myśl zrodziła na dolny limit tych pieniążków, prawda, 50 tysięcy. Ja bym śmiało powiedział, że z punktu widzenia, nie obraźcie się Państwo, z punktu widzenia urzędu, a należę do tych osób, które często odwiedzają różne wydziały i sam męczę pracowników Urzędu Miasta w wielu kwestiach, więc ja bym ten limit jeszcze podniósł. Ja bym ten limit jeszcze podniósł, bo rzeczywiście takie dogadywanie się i tworzenie projektów takich no średnich, bo to tak, to jest, uważam, że rzeczywiście później do obrobienia, w cudzysłowie, dla normalnego pracownika konkretnego wydziału będzie prostsze, bo opis zamówienia, prawda, publicznego, czy tam specyfikacja jest taka sama, czy dla małego, czy dla średniego, czy dla bardzo dużego. Może tam się różnić o ileś, ale nie aż tak strasznie. Więc tutaj ten dolny limit, no czemu by nie podnieść? To taka myśl. Tu, panie Krzysztofie, taka myśl mi się jeszcze przewinęła. Wie pan, ja się zastanawiałem w 2014 roku, kiedy byłem zaproszony na pierwsze spotkanie organizacyjne, właśnie budżet obywatelski, a rady dzielić. No dokładnie to hasło było. I ja zdania nie zmienię. Rady dzielnic zostały w tym momencie, proszę się nie obrazić, zepchnięte. Dokładnie tak, bo to jest to, o czym pan mówi, 129 tysięcy złotych na radę dzielnicy, 3,5 miliona w skali miasta, a 15 na budżet obywatelski. I teraz, no kochani, niektórzy może mnie zlinczują, trudno, przeżyję, już nie pierwszy raz, ale wiem tylko tyle,
440, tak pani przewodnicząca, coś mi się kojarzy, że około 440 osób w radach dzielnic mamy. I to są osoby, które faktycznie chodzą systematycznie, które mają bardzo duży zasób wiedzy, które zadanie może zostać zrealizowane, nawiązując chociażby do pana wypowiedzi odnośnie tych postępowań zwrotowych. Tak, dokładnie te osoby... Dokładnie o to chodziło, że rady dzielnic mają te informacje, przynajmniej w jakimś stopniu, ale mniej więcej czują w kościach, gdzie to postępowanie jakieś się toczy, czy też nie. Więc tu jest powrót, tak na dobrą sprawę, do samych początków. I tu, panie Krzysztofie, muszę powiedzieć z wielkim ubolewaniem, bo sam byłem przewodniczącym zarządu dzielnicy Wrotków ówcześnie, że niestety rady dzielnic w 2014 roku nie dały rady przeforsować tej opcji, aby dowartościować te organy. Nie dały. Możemy się pokłócić, panie przewodniczący, bo też nie o to chodzi, ale to tak to było. I resztę w kuluarach, żeby za dużo tu nie tracić czasu. Natomiast cała ta dyskusja dotycząca projektu ogólnomiejskiego, no nie pamiętam, proszę wybaczyć, aż tak regulaminu na pamięć. Ale czy przypadkiem w tym roku nie było tak, że mieliśmy jeden głos na duży, na jeden mały projekt, plus jeszcze jeden, gdzie trzy dzielnice nie było? To przepraszam, może inaczej, mi została ta myśl gdzieś w pamięci, bo to i na dziesiątej też się ten pomysł przejawiał, więc tutaj gdzieś ewentualnie ten trzeci głos dla takich może nawet nie projektów ogólnomiejskich, ale powiedzmy, że minimum trzy dzielnice w coś wchodzą. Bo chociażby z tą ścieżką rowerową, żeby gdzieś tam na skraju, na połączeniach, żeby rzeczywiście to zostało zrealizowane. I taka główna myśl, no w automatyce, jeśli mamy już jakiś model do sterowania, a tak na dobrą sprawę budżet obywatelski można by uznać za taki model, to zbieramy sygnały wejściowe, no i tutaj tworzymy regulamin, myślimy, co wpływa i też od razu kombinujemy, co będzie tym efektem końcowym, jakie sygnały wyjściowe uzyskamy i jednocześnie co będzie tą funkcją celu. I tak na dobrą sprawę ta cała nasza dyskusja to jest taki mechanizm predykcji. Czyli uczymy się na podstawie danych wejściowych, doświadczenia już pewne mamy, bo już dwie edycje, prawda? I teraz zaczynamy kombinować, co ewentualnie polepszyć, żeby osiągnąć jakiś cel. Ten cel w mojej opinii tutaj dzisiaj, oprócz tych projektów ogólnomiejskich, to tak za bardzo nie wybrzmiał. No drugi wątek, który ja wyłapałem, no to że małe dzielnice nie są w stanie przepchać projektu dużego. Tak, to wybrzmiało. Natomiast czy jeszcze jakiś inny cel tutaj nam się pojawił? Ja nie wyłapałem, wybaczcie mi. Ja nie wyłapałem. W związku z powyższym chcemy dokonać zmiany w tym naszym regulaminie. Chcemy to pozmieniać, ale tak na dobrą sprawę, po co? Tu mi tego zabrakło, kochani, nie obraźcie się. Żeby projekty ogólnomiejskie, tak, w dyskusji się przejawiło, choć obiektywnie w danych nie potwierdza się to zbytnio. Natomiast jeśli zmieniać, to po co? Ja szczerze powiedziawszy, pamiętam, jak brałem udział też w dyskusji rok temu, też pamiętam, żeśmy się spotkali, żeśmy dyskutowali, czy te dwa głosy na jeden duży, na jeden mały, czy to nie będzie za mało. Zaryzykowaliśmy i chyba żeśmy nie stracili na tym wszystkim. No, strat jakichś takich wielkich protestów, no wybaczcie, ale ja nie słyszałem. Było na początku, pamiętam, że po tych naszych dyskusjach kilka osób rzeczywiście gdzieś wskazywało, że to za mało i tak dalej, ale to przeszło. Mamy taki czy inny finał i teraz się przyglądamy, czy rzeczywiście, no co, no czy ten finał był zgodny z naszymi założeniami? No, demokracja, no większość jakoś zadecydowała w taki czy inny sposób. Bo też panie Krzysztofie, ja wiem, o co panu chodziło. Ja też jestem w stanie, i to jest dobra uwaga, wykładam 10 tysięcy złotych tu, na ławę. Robię sobie kampanię danego projektu, ściągam półtora miliona. Ja o tym wiem, tak samo jak i pan, panie Krzysztofie. I tu jest racja. Nie. Panie przewodniczący, spokojnie. Ja tu nie mówię nic, że absolutnie nie idę krok dalej. Nie. Ja tylko czuję w kościach pewnego rodzaju zagrożenia na przyszłość, które póki co, no, może gdzieś wstępnie się zaczynają pojawiać. Więc nie idę krok za daleko. To od razu mówię. Natomiast z takich pomysłów się zaczynam zastanawiać, co by było złego, jeśli, bo tutaj był ten przykład, jeśli byśmy tylko te małe projekty, tak, dopuścili, dużych nie, żebyśmy wszędzie mieli te place zabaw, tak to zostało powiedziane. A ja się zacząłem zastanawiać, kurczę,
No a czy my w końcu w Lublinie mamy wystarczającą ilość tych placów zabaw? No, to oczywiście tak może przewrotnie zabrzmi, ale może jeszcze coś innego. Nie jeden mały, jeden duży, tylko jeden, czy te dwa, ale średni. Nie zmienić... Nie. Zmienić... Ho, moja Zoho, jak to kiedyś mi powiedziano, bo przepraszam, ale sam budowałem plac zabaw, znaczy nie ja, no przepraszam, z rezerwy celowej, tylko ja byłem tą osobą, która za to była odpowiedzialna, prawda, i której ganiał po wydziałach 3 lata, żeśmy budowali. 3 lata, może inaczej, 2 i jeszcze 3 jako radny, to wtedy się udało zrobić 1 plac zabaw. Jeden. Więc tutaj to do 1,5 miliona złotych, ja też wiem, że tam można ileś ulic wyremontować, ale może faktycznie przemyśleć, czy nie zrobić 2 czy 3 głosy i tylko limit do 700 tysięcy. Do rozwagi. Ale coś innego, ale suma summarum. My bardzo mocno w tym momencie chcielibyśmy coś pozmieniać, tak przynajmniej z dyskusji to wynika, natomiast ja nie widzę tego celu. Okej. Okay. Dziękuję za... Nie będę, dziękuję za to podsumowanie. Myślę, że to ostatnie zdanie pana radnego właśnie po to, żeby zastanowić się. Mamy jeszcze parę spotkań. Mamy za tydzień spotkanie, za 2 tygodnie spotkanie z radnymi miejskimi, radnymi dzielnicowymi. Osobne jeszcze jest możliwość wypowiadania się w internecie. Zachęcam do tego i przyłączam się do tej konkluzji. Proponując coś, zastanówmy się, jaki efekt ma wywołać zmiana, którą proponujemy, do czego ma się ona przyłożyć, a może najpierw zastanowić się, co chcemy zmienić, jaki efekt chcemy osiągnąć, a potem zastanawiać się, jaką zmianę zaproponować. Bo my każdą zrealizujemy, jeśli dostaniemy takie polecenie jako urzędnicy. Dziękuję, dobranoc. Pewnie z częścią osób zobaczymy się za tydzień.